Dzieci i młodzież w Polsce podejmują coraz więcej prób samobójczych. Pokazują to statystyki Komendy Głównej Policji, według których tylko w 2022 roku odnotowano ponad 2000 przypadków, a dane mówią wyłącznie o zgłoszeniach, które trafiły do policji. Kondycja psychiczna młodych ludzi jest fatalna, co potwierdzają psychoterapeuci. Najwięcej mamy młodzieży, nie dzieci, tylko młodzieży, tego okresu dojrzewania. Główne strategie zaradcze młodzieży to samookaleczenia. To jest coś, co dzieje się teraz nagminnie. Jest to sposób, w którym młodzież radzi sobie, jak to kiedyś jedna dziewczyna tak pięknie powiedziała, że próbuje przekuć ból psychiczny na ból fizyczny. Więc to jest sposób, który pomaga regulować, ale to pomaga oczywiście robimy w cudzysłowie, ponieważ pomaga tylko doraźnie. Potem jest wiele różnych konsekwencji z tego wynikających. Najmłodsi zmagają się z problemami natury psychicznej z powodu traum, przemocy, hejtu, ale też tego, w jaki sposób są oceniani w internecie. Wpływ na pogłębienie się zjawiska depresji wśród dzieci i nastolatków miała izolacja w czasie pandemii, a ostatnio wybuchu wojny na Ukrainie. Tych problemów jest coraz więcej, z którymi sobie młodzież nie radzi. One się nawarstwiają. Nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. My dorośli nie potrafimy zauważyć, jak przed chwilą słyszeliśmy na wykładach, takich pierwszych symptomów, wyłapywać takich sytuacji, gdzie dziecko próbuje wołać jakoś o pomoc. I to wszystko powoduje, że te grupy nieradzących sobie dzieciaków i nastolatków są coraz większe. Coraz większe jest zatem zapotrzebowanie na pomoc specjalistów. Również opiekunowie potrzebują wsparcia, żeby wiedzieć, jak pomóc dzieciom. Fundacja Arka Noego w Katowicach już po raz szósty zorganizowała konferencję metodyczno-szkoleniową, podczas której rozmawiano o traumatycznych doświadczeniach dzieci. Naszym celem, naszą ideą jest to, że zapraszamy nie tylko terapeutów, nauczycieli, ale też rodziców, żebyśmy mogli posłuchać, co tutaj mądrzy, doświadczeni ludzie, którzy pracują czasem bardzo dużo z różnymi dziećmi, z różnymi trudnościami, mają nam do powiedzenia. Różne nowości, różne nowe spojrzenia, ale też niekoniecznie nowe, ale po prostu inne. Terapeuci mówią, że trudno wskazać jednoznacznie zachowania, które powinny zwrócić szczególną uwagę i niepokój opiekunów. Podkreślają jednak, że każda zmiana zachowania jest pretekstem przynajmniej do rozpoczęcia rozmowy, żeby wiedzieć, gdzie ewentualnie szukać pomocy. Radni Prawa i Sprawiedliwości składają wniosek o odwołanie marszałka województwa śląskiego, ale swojej decyzji tłumaczyć nie chcą. A czyli nie przewidujecie państwo pytań, tak? Zanim radni postanowili opuścić zorganizowaną przez siebie konferencję, udowadniali, że w sejmiku trzeba zrobić porządek. Pan Jakub Chełstowski został radnym sejmiku województwa śląskiego dzięki głosom wyborców Zjednoczonej Prawicy. Został marszałkiem województwa śląskiego dzięki głosom radnych Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj jest osobą kompletnie niewiarygodną. To oczywiście nawiązanie do tego, co wydarzyło się w sejmiku nieco ponad 3 miesiące temu. Wtedy marszałek przez 4 lata twardo stojący za partią rządzącą zmienił polityczną orientację o 180 stopni. Utworzył klub i przeciągnął na swoją stronę trójkę radnych. W tej chwili mam taką sytuację, że marszałkiem województwa jest przewodniczący ugrupowania, które nie startowało w ogóle w wyborach samorządowych. Nie ma żadnego, że tak powiem, mandatu wyborców, w sensie mieszkańców województwa śląskiego. Dlatego radni PiS chcą odwołania marszałka. Nie odpowiedzieli jednak na pytania, jak zamierzają ten wniosek podczas kolejnej sesji sejmiku przegłosować. Raczej się to nie uda, bo od kilku miesięcy nie mają większości i nic nie wskazuje na to, że miałoby się to zmienić. Być może pogubili się tak samo jak rzecznik prasowy marszałka. To jest tylko i wyłącznie polityczny happening ludzi Platformy, ludzi Prawa i Sprawiedliwości, którzy jakby na poszczególnych sesjach nie zadają pytań, tylko przygotowują dzisiaj happeningi polityczne i z takim happeningiem mieliśmy do czynienia. Twarzą PiSu dzisiaj w regionie jest choćby były wicemarszałek Wojciech Kałuża. Dzięki któremu Jakub Chełstowski został marszałkiem, a PiS przejęło władzę w województwie. Teraz jednak Kałuża jest wrogiem, a dotychczasowi wrogowie z Platformy są przyjaciółmi. Do końca kadencji jeszcze ponad pół roku. To dużo czasu, żeby zawrzeć nowe polityczne przyjaźnie.
W Rybniku powstaną mieszkania dla uchodźców z Ukrainy. Miasto dostało prawie 4 miliony złotych z funduszy unijnych na remont ponad 40 pustostanów. Te mieszkania są dostarczane na poziomie, na który pozwala nam taka naturalna fluktuacja czy wymiana najemców. No, na pewno nie jest to poziom jakiś zadowalający, natomiast miasto w tej chwili nie dysponuje środkami, żeby budować nowe lokale socjalne. A te lokale, które są objęte tym projektem, nazwijmy to ukraińskim, one, mówiąc wprost, byłyby pustostanami jeszcze przez kilka lat. Tanie w utrzymaniu mieszkania mają umożliwić usamodzielnienie się uchodźców w Polsce. Unijne dofinansowanie ma pokryć 100% kosztów inwestycji. Miasto ogłosiło już przetarg na remont pustostanów. Według założeń mieszkania mają być gotowe najpóźniej do końca tego roku. Wszystkie znajdują się w kilku budynkach w dzielnicy Boguszowice. Gdy objęte programem mieszkania przestaną pełnić funkcję zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, zostaną udostępnione na mieszkania socjalne dla innych mieszkańców Rybnika. Tak może wyglądać spotkanie pieszego z samochodem. Tu akurat nie stało się nic poważnego, ale takie sytuacje często kończą się tragicznie. Policja pokazała dzisiaj kilka niebezpiecznych zdarzeń ze śląskich dróg. Na tych nagraniach widać, że piesi muszą na siebie bardzo uważać. Tym konkretnym osobom nic się nie stało, bo były czujne. O tym, jak należy przechodzić przez pasy, wiedzą już dzieci. W lewo, w prawo i w lewo. I dopiero można przechodzić. Niektórzy kierowcy uważają, że to po zmianie przepisów, które dały pierwszeństwo nie tylko osobie znajdującej się na przejściu, ale również na nie wchodzącej, wielu pieszych nie zwraca uwagi na to, co dzieje się na drodze. Ludzie myślą, że 5 czy 6 metrów przed pasami też mają to pierwszeństwo, więc wchodzą, wydaje mi się, bez patrzenia. Inni przyznają, że sami nie zawsze jeżdżą tak, jak powinni. Zależy też naprawdę, na jakiej jestem ulicy, jak jest jakaś ulica szybsza, gdzie jest powyżej 70, no do 70 km, to tam też czasami pasy znajdują. No to raczej tak się staram do tych 50 km na godzinę zwolnić, aczkolwiek nie zawsze. Policyjne statystyki pokazują jasno, że 90% zdarzeń drogowych z udziałem pieszych powodują kierowcy. Jeżeli są większe wymagania, kierowcy nie zmienili swoich przyzwyczajeń, to są większe konsekwencje. Ale dla nas najgorsze konsekwencje są te skutki tych zdarzeń, czyli osoby potrącone. Tak więc najbardziej by nam zależało na tym, ażeby oczywiście kierowcy ustępowali pierwszeństwo, ale również dbali o swoje bezpieczeństwo piesi. A piesi potrafią nie zwracać uwagi na to, że znajdują się na drodze. Wspomniała dzisiaj o tym Anna Popek, która została przez policję zaproszona do kampanii. Zaczynamy być uzależnieni od telefonów komórkowych. Już lekarze o tym mówią, że to jest tak silny nawyk, tak silne przyciąganie, że nie jesteśmy w stanie oderwać oczu od ekranu. I są już na to dowody naukowe, dlatego też trzeba z tych urządzeń korzystać bardzo rozsądnie. W ostatnich 3 latach na drogach województwa śląskiego doszło do ponad 3800 zdarzeń z udziałem pieszych, w których zginęły 164 osoby, a 1672 zostały ranne. W Dąbrowie Górniczej śmieci trafiają pod ziemię. Na 2 największych osiedlach w mieście uruchomiono właśnie podziemny system zbierania odpadów, który ma być alternatywą dla dotychczasowych pojemników. To pilotażowe rozwiązanie, które ma zachęcić nie tylko do segregacji odpadów, ale i dbałości o estetykę wokół koszy na śmieci. Kontenery są umieszczone głęboko pod ziemią. Są większe, prawie 2 razy większe niż te tradycyjne dzwonki, do których mieszkańcy wrzucali papier, szkło, plastik i metal. To, że są większe, sprawi, że ciężarówka będzie musiała albo będzie mogła przyjeżdżać rzadziej. Ale co ważne, może się też wydarzyć, że ten pojemnik będzie się częściej zapełniał, więc w tym momencie przy 80% wypełnienia będzie informacja od systemu, że należy wysłać na miejsce ciężarówkę. Ta powinna odebrać śmieci w ciągu 24 godzin, co pozwoli zapełnić pojemniki w całości. Co istotne, dzięki takiemu rozwiązaniu śmieciarka będzie pojawiać się na osiedlu rzadziej, a to z kolei zmniejszy koszty odbioru odpadów. Wykonawca podjeżdża z samochodem HDS, czyli to jest taki samochód, który odbiera również odpady z dzwonów. Cała konstrukcja jest podnoszona do góry. W tym momencie, kiedy pojemnik zostaje wyciągnięty z ziemi, zamyka się, blokuje się otwór, z którego zostaje wyjęty i otwiera się nad pojemnikiem, śmieci się wysypują. Zakład Gospodarowania Odpadami dodaje, że nowoczesne pojemniki mają również blokady zapobiegające przypadkowemu wpadnięciu tam na przykład małych bezdomnych zwierząt. W ramach pilotażu podziemny system odpadów uruchomiono przy ulicy Piłsudskiego oraz Wojska Polskiego, ale miasto jeszcze w tym roku chce postawić je w 2 kolejnych miejscach.